No i powoli, powoli, proszę Państwa, zostaje minuta z sekundami, kiedy przyjdzie nam pożegnać Artura Boruca i powitać Łukasza Fabiańskiego, bo taka jest umowa, on zagra tutaj minutę, no oczywiście jakiś wyliczony czas gry, pewnie będzie do pierwszej połowy całą drugą, a w Gdańsku z Meksykiem zobaczymy w bramce Wojciecha Szczęsnego. Już rolę rozdzielił Adam Nawałka, dobrze Góralski, ale tam nie było faulu, odzyskują piłkę Urugwajczycy, Vecino na prawą stronę, ten ofensywny Varela. Vecino czeka, ale się nie doczekał. Teraz to spokojnie trzeba to wyekspediować poza boczną linię, co trzymi Maciej Rybus, żeby nie było zbyt nerwowo. No i 30 sekund pozostaje do tej 44. pożegnalnej minuty Artura Borusa. Na razie musi być jakaś przerwana akcja, bo tak to się z niczego nie da. Teraz będzie okazja. Artur Borut, czy to jest ten moment, kiedy weźmie piłkę po raz ostatni? Na razie jeszcze Łukasz Fabiański stoi tutaj przy ławce rezerwowych, ale już coraz bliżej do linii bocznej. Jeszcze nie decyduje się na tę zmianę, a jednak, proszę Państwa, tak, to jest ten moment, kiedy Artur Borut powiedział: rozbeczę się, na normalnym świecie popłaczę się, nie wytrzymam, ale tak to jest, gdzieś zamyka się piękna historia króla Artura. No i teraz popatrzmy, mają biało-czerwoni stworzyć szpalę, wszyscy rezerwowi wstają, by się tutaj ustawić, by podziękować, by zrobić coś historycznego, włączone komórki na nagrywanie. Artur Borut po raz ostatni w biało-czerwonych barwach. Artur, duże, duże, duże dzięki za wszystko, za wszystkie 65 występów. Są łzy szczęścia, są łzy smutku, są łzy radości. Myślę, że dzisiaj wszystko potroszę, bo coś się kończy. I najlepiej jak można się pożegnać, schodząc z boiska, niepokonany. To jest bardzo ważne. Bronił dzisiaj w ostatnim swoim występie z reprezentacji Polski bardzo dobrze. Kilka doskonałych interwencji, bardzo pewnych, spokojnych. I musi się zakręcić łezka. Tylko zakręciła się. Nie pokazuje tego po sobie Artur, ale to jest moment, który zapada gdzieś w pamięć. Szkoda, ale trudno. Powziął taką decyzję, nie ma czegoś na siłę dokonywać. Warto wiedzieć, w którym momencie należy powiedzieć dość. W ten oto sposób żegnamy króla Artura Boruca. Dzięki, Artur. No i następca, to jeden z nich, Łukasz Fabiański, który zachwyca tutaj gdzieś odprowadzany jeszcze telewizyjną kamerą.